jednego zestawu. Ostatnim kijem, że wpływu już strzał. Pierwsza rybka, nie jest dużo, pokora za tym. Fajno. Pierwsza z turkusowego. Odcinku na Kaplej po Śląsku. Dzisiejszy odcinek będzie takim urlopowym odcinkiem, bo spędzamy ta zasiadka rodzinnie. Znajdujemy się nad turkusowym zalewem koło Wrocławia. Pięknie tu jest generalnie, rychtyk fajnie. Rodzinka mu wynajęty apartament, a ja po prostu tu mam szalterka rozbitego i tak sobie tu mieszkam te pora dni. Przyjechaliśmy w niedzielę, generalnie wędkarsko to tak zbytnio się też nie przykładał, żeby do zarozłowiów w niedzielę. I może miał z dwie godzinki zestawy w wodzie. Udało się mi wtedy złowić jednego takiego karpika, nie wiem, około 10 kilo i leszcza. Potem, że to wyciągnął z tej wody i szedł do apartamentu spać ku rodzince. No, w poniedziałek pogoda była rychtyk taką, jak to powiem, no, brzydko, nie? Padało, wiatr, przelotne, takie burzowe deszcze, no. Ale na wieczór złowił, że chyba 3 albo 4 karpie, z tego największego, jak do tej pory, pełnowózkiego, no, w granicach 15+. Nie wiem dokładnie, bo go nie włożył, ale widać, że była piękna ryba. Z takim brzuchem, no, pysk czysty, silne ryby, masakra. Meduje się taki piękny pełnołuski. Obierzcie se to. Ja je w szoku, nie? Piękna ryba. Z 10 metrów. Pięknie mi dała popalić. Coś pięknego. Branie, jedna spinka i drugi taki pełnołuski z 9 metrów. Wszystko na tej głębinie starym się ich tam dziabać. No, na razie nie umiała się dostać chyba do tych najstarszych turkusowych istot. Zestaw. Tak jak już wcześniej wspomniał, zrezygnował z kukurydzy i z peletu ze względu na ilość brańtych leszczy. Teraz generalnie zależy mi na rzadszych braniach, a żeby to były karpie, i przez to zdecydował się dać tu trochę enokulek. O, wygląda to tak. Kulki to jest nasz miks z Miwardi. Używam ich właśnie do takich wypadków, jak brakuje mi już pomału towaru, a chcę po prostu ta ryba jakoś zatrzymać w łowisku.
żebyście mnie źle nie zrozumieli. Oni mi nigdy nie sypą tak, żeby wabić ryba, jeździł przed zasiadkami, nęcić. Nie, ja używam te kulki tylko i wyłącznie wtedy, jak na przykład zaczyna mi brakować towaru, a wiem, że ryba mam w łowisku, to wtedy staram się tam tym zaspokoić. Także o, tela tam jedno idzie, żadnego peletu, nic. Kulka B17, mojej roboty. No i obejrzymy, co z tego będzie. Fajne polecenie, bo to tanio wychodzi, a na takie faktycznie łowienie, jak już wiemy, że mamy ryba w łowisku, to sypanie takim towarem, no a tam zostanie przynajmniej. Dobra. No, kolejny karpik się nam zameldował, samo południe. A weźcie se, jaki fajny, waleczny. Z 8 metrów. Jakiś ukrzywiony. Super. Ostatni wieczór na turkusowym. Obejrzcie sobie, co się mi udało jeszcze stąd wydłubać. Masakra, piękny wieczór. Dopiero godzinka temu kije wywiózł. O, piękna ryba.
odcinkach zestawy miał wywiezione, bo cały dzień praktycznie ich nie łowił, byłem tam po ludzinku, w jacuzzi, w basenie, w saunie. Taki dzień rekreacyjny. O 7:30, że miał wywieziony zestaw ten. No i pojechał, widzieliście przed chwilką, fajna ryba. Mam ostatnią noc przed nami. Oby nie przespana. Jak do tej pory nic się na razie nie działo w nocy. Także może dzisiejsza noc wszystko zmieni. Trzymcie kciuki. Do rana. Chyba ostatnia ryba z turkusowego. To walka po ciemoku. Dobrze jasno, jak widzicie, no trochę mi to zeszło. Patrzcie tego silnego wariata. To jest masakra. O! Urlop na turkusowym zalewie. Przyszło nam już skończyć. Pakujemy graty. Ciśniemy ku chałupie. Generalnie bardzo fajny wypad, bardzo fajny urlop, rodzinnie spędzony. Ostatnią noc dzisiejszą była naprawdę fajną, owocną, dużo roboty żeby miał z rybami, 6 brań. No, ale cóż, no, wszystko co dobre szybko się kończy i trzeba jechać. Jeżeli chodzi kilka słów o samym łowisku, to naprawdę polecam z rodzinką przyjechać, posiedzieć. Strefa rekreacji robi robota, basen, jacuzzi, sauna, naprawdę robi robota i dzieci się nie zmierzują, baba zadowolona, no i ryby też piękne, silne i waleczne. Na pewno tu jeszcze wrócę, będę chciał tu przyjechać kiedyś, nie wiem kiedy, ale podobno cały czas pod uwagę powrót na tabelę. No to fajnie, mam nadzieję, że się wam ten filmik jakoś tam spodobał i że docie tam coś suba, bo wiecie jako no, lajka jakiego suba i do następnego. Trzymcie se, pysk, nara.